Słuchajcie, tak naprawdę to w ogóle zupełnie, absolutnie nie mam czasu, więc na szybko. Jeżeli ktoś po prostu potrzebuje odpowiedzi do matury z angielskiego rok 2019, bo nie znalazł ich nigdzie indziej, albo innym źródłom nie ufa, no to już akurat szanuję. Szanuję poszukiwanie odpowiedzi w najlepszym możliwym źródle, czyli u mnie. Więc jeżeli ktoś poszukuje tutaj tych odpowiedzi, to odsyłam do Instagrama Rock Your English. Tam albo jest już wszystko, podstawa i rozszerzenie, albo na razie tylko podstawa, bo tak naprawdę jak kręcę ten odcinek, to jeszcze nie ma dostępnych arkuszy z rozszerzenia. Ale jak tylko będą, to to szybko ogarnę i wrzucę. Nie są to tylko suche odpowiedzi, jest też jakieś tam wytłumaczenie, także polecam. Jak będziecie bardzo chcieli, to nagram też jakiś filmik, w którym omówimy sobie, nie wiem, najciekawsze rzeczy z obydwu tych matur, najtrudniejsze, najbardziej dyskusyjne. Myślę, że trochę szkoda czasu na film, w którym tłumaczylibyśmy dokładnie każdą z odpowiedzi. Pewnie wiele z was by się zanudziło na śmierć. Pewnie zanudziłbym się ja. Także Instagram. Tutaj chciałbym bardzo na szybko odpowiedzieć na kilka naprawdę kluczowych pytań. Pytań, którymi zarzucaliście mnie w zeszłym roku, zarzucaliście mnie 2 lata temu i zarzucacie mnie na potęgę w tym roku. I to są zawsze te same pytania i te pytania po prostu wracają jak bumerangi. Ale ja to rozumiem. Rozumiem, że jesteście zestresowani, że ktoś rzucił jakąś plotę, celowo bądź nie. I szukacie kogoś, kto by wam trochę ulżył w tym cierpieniu. Oto jestem. Pierwsze pytanie. Nie zaznaczyłem tematu na pisaniu. Czy wyzerują mi pracę? Nie! Musielibyście napisać tak niezrozumiałą pracę, że egzaminator naprawdę nie wiedziałby, czy napisaliście esej, czy napisaliście recenzję, czy tam inny artykuł. Ale wtedy fakt, czy zaznaczyliście temat, czy nie, jest waszym najmniejszym problemem. Bo pewnie i tak nie dostaniecie zbyt wiele punktów, jeżeli w ogóle cokolwiek. Naprawdę, egzaminatorzy nie są aż tak strasznie głupi, jak wam się być może wydaje, i są w stanie rozpoznać, który temat wybraliście. Nie ma absolutnie takiego wymogu, że trzeba coś tam zaznaczyć, czy wybieracie temat pierwszy, czy drugi, a już na pewno nie wpływa to na punktację, czy w ogóle na wyzerowanie pracy. Drugie pytanie. Mój esej jest za długi. Czy wyzerują mi pracę? I znowu nie, jeżeli napiszecie za krótką pracę. Ale tak konkretnie za krótką. Na podstawie trzeba napisać 60 słów lub mniej, a na rozszerzeniu 160 słów lub mniej. To wtedy w przypadku podstawy dostajecie punkty tylko za treść, a więc maksymalnie 4, a w przypadku rozszerzenia nie dostajecie punktów za poprawność środków językowych i za bogactwo środków językowych, ale to też jest tylko kilka punktów. Tylko albo aż, w każdym razie nikt wam tego nie zeruje. Podobnie jest z za długim pisaniem. Jeżeli na rozszerzeniu napiszecie więcej niż 280 słów, a więc przekroczycie tą górną granicę o więcej niż 10%, to możecie stracić za tak zwaną formę, a to oznacza, że możecie stracić jakiś punkcik za treść, tam gdzie jest ich do zdobycia w sumie 5. Ale to też punkcik, może punkcik. W każdym razie to zupełnie nieistotne. Możecie coś stracić, jeżeli napiszecie za długą pracę, bo owszem, no, skoro było napisane, że macie się zmieścić w jakichś limitach, to lepiej się w nich zmieścić, ale nikt wam tej pracy nie wyzeruje. Po prostu może gdzieś stracicie jakiś punkcik bądź 2. W porywach 3. Skąd w ogóle takie hasło, że coś będzie wyzerowane? Kto rzuca takie ploty? I to co roku te pytania są te same. Niczego wam nie wyzerują. Na spokojnie. Luz, napisaliście to już, teraz będzie tylko lepiej. Zdrzemnijcie się. Dokończcie oglądać Grę o Tron, nie wiem. Albo zacznijcie ćwiczyć przed ustnym, ale już przestańcie się stresować pisemną. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach. Naprawdę spróbuję odpowiedzieć, nawet jeżeli z jakimś sporym opóźnieniem. Zapraszam jeszcze raz na Instagrama Rock Your English. Tam są albo powinny wkrótce być wszystkie odpowiedzi. I naprawdę zrelaksujcie się, nie wiem, wyjdźcie gdzieś ze znajomymi. Zasubskrybujcie Rock Your English. Wejdźcie na mojego Patronite'a. Cokolwiek. I bądźcie tu na następnym odcinku.